Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie takie. Dziś schodzimy do ostatniego kręgu piekielnego, czyli do Tindera. I w tej wyprawie towarzyszyć mi będzie Basia. Dzień dobry. Cześć Piotrek, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Od razu też przepraszam, ponieważ słuchałam Twoich podcastów. Wiem, że masz Twoimi gośćmi są dziewczyny takie wesołe, z super historiami. Twoje historie są super wesołe. A dzisiaj przyjdzie taka buka i będzie mówić o piekle, jakim jest właśnie Tinder. No właśnie, ten Tinder, on się pojawił, jeśli mnie pamięć nie myli, lat temu 8, 7. Ja pamiętam, że wiązałem z nim bardzo duże nadzieje, bo to była taka pierwsza chyba aplikacja randkowa. Wcześniej to były serwisy internetowe, serwisy randkowe osławione. Sympatia. Tam generalnie nie działo się najlepiej i ja nawet nie próbowałem jakoś wchodzić w ten świat. Ale jak Tinder się pojawił, to mówię, o, to jest po prostu coś na miarę XXI wieku i moje życie randkowe totalnie się odmieni. Spoiler alert, nie odmieniło się. Bo wiesz co, bo z Tinderem też tak jest, że ludzie, którzy jeszcze go nie mają i nie widzą go, to myślą, że to jest naprawdę coś super, że w ogóle jak aplikacja zakupowa, że widzisz co jest i sobie bierzesz lub tego nie bierzesz, że wybór jest po prostu niesamowity i że właściwie spotka cię samo dobro. To cechuje ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Tinderem, ale wystarczy jedna minuta z tą aplikacją, by wiedzieć, czy tak jakby nie. A że nic dobrego cię nie czeka. Pamiętasz swoją pierwszą randkę z Tindera? Pierwszą randkę z Tindera? Tak, pamiętam. I muszę Ci powiedzieć, że też tych randek nie miałam, chociaż na Tinderze jestem bardzo długo, od bardzo dawna, z przerwami na jakieś, w ogóle nie nazywajmy tego związkami, na jakieś takie wydarzenia. Ale pamiętam i muszę Ci powiedzieć, że ja zanim pójdę na randkę z kimś z Tindera, to absolutnie muszę tego kogoś tak przegadać przez tyle godzin i tyle tam czatów, że nie byłam w sytuacji, w której poszłam na spotkanie z kimś totalnie nieznajomym. I muszę powiedzieć, że podziwiam ludzi za ich odwagę, którzy potrafią, wiem, że, ale tylko ze słyszenia wiem, że Grindr tak działa, że no to jest jakby coś na kształt matcha i że tu jest mój kod do domofonu i że widzimy się za godzinę, to wiem. Ale ja sobie nie wyobrażam tego, że można po prostu pójść na spotkanie z nieznajomym, bo po prostu tak bardzo bałabym się tego wstydu, tego zażenowania, gdy się okaże, że ten ktoś jest totalnym kosmitą, że nie łączy was nic, a że trzeba ze sobą spędzić chyba obowiązkowe 45 minut. Chyba to poczucie żenady by mnie zabiło. Po prostu by mnie zabiło. To już ustaliliśmy na początku, że totalnie się różnimy, bo ja z kolei tę ścieżkę tinderową jakby obierałem zawsze jak najkrótszą, czyli minimum tej gadki tam, bo czułem, że po prostu moja osobowość i to, co mam do zaoferowania, jakby w pełnym wymiarze dopiero może zaistnieć na żywo. I te gadki mnie wykańczały absolutnie. I na pierwszą randkę tinderową poszedłem z kolesiem, z którym nigdy bym się nie umówił w normalnych okolicznościach. Bo ale ze względu na to, jak wyglądał? Nie. Ze względu na to, kim był? Też. W takim sensie nie był jakiś szkaradny, bo umówmy się, jakby te aplikacje, to wszystko się rozbija na początku o kwestię wizualną. Tak, oczywiście. Nie ma tutaj co ukrywać i udawać, że charakter, zainteresowania, nie. No i ten facet był spoko, był Niemcem, miałem dobre wspomnienia z Niemcami, z jednym Niemcem, więc mówię, okej, jakby dajmy temu szansę, gdzieś trzeba zacząć, mimo że tak jak mówię, match wizualny nie bardzo. Nie gadało nam się jakoś super, ale on był na maksa taki ironiczny i sarkastyczny, więc mówię, oko, jest jakiś tutaj potencjał w tym. No i oczywiście to spotkanie wyglądało tak jak ta gadka, czyli nie kleiło się za bardzo. Ja mówię, no dobra, jakby to pierwsze spotkanie, może być stresujące, to może kolejne. Ale poszliście na pierwsze spotkanie, jakieś takie neutralne. Do knajpy. Okej. Czyli tak klasycznie, bo ja też to był tak naprawdę mój taki pierwszy skok w życie randkowe, internetowe na pewno, więc stwierdziłem, że tak po bożemu, w jakiejś restauracji niedrogiej, patriarchat wszystkich nauczył, że kolesie płacą za randkę, jak masz dwóch kolesi, no, jakby to nigdy co, nie wiesz. Się o rachunek, nie wiem, kto ma większego, nie wiem, o co chodzi wtedy. No właśnie, więc byliśmy na jakiejś tam kawie i nie było żadnych perspektyw, ale z jakiegoś powodu. W której minucie tego spotkania wiedziałeś, że nie?
No od razu się wie, myślę. O Boże. No i jak przeżyłeś każdą następną testę? Od razu się wie, no bo idąc na randkę liczysz, że będzie jakaś taka chemia, a jak jej nie ma, no to wtedy dochodzą te głosy tych mądrych ludzi, którzy mówią, trzeba nad tym popracować, dać kolejną szansę, więc mówię, okej, jakby totalnie będę postępował zgodnie z regulaminem i spróbujmy coś więcej. Więc byliśmy chyba na 3 czy 4 randkach, w końcu któraś z nich się skończyła. Byłeś na 3 randkach z facetem bez chemii? Tak. Okej. No bo chciałem po prostu chodzić na randki, więc już rozumiem, at this point jakiekolwiek. Okay. W końcu po którejś z tych randek on przyszedł do mnie do mieszkania i to było jedno z pierwszych rozczarowań, bo to co powiedziałaś na początku, to mi się od razu spodobało, że my wchodzimy na Tindera i właśnie tak jak zakupy, wybieramy sobie i też często, jeżeli nie chodzi nam o jakiś super związek, no to chcemy, żeby ta osoba spełniła jakąś konkretną funkcję albo naszą potrzebę w danej chwili. No więc ja mówię, dobra, przychodzisz do mnie do domu jakby w celu wiadomym. A on nie chciał. I ja sobie myślę, stary, no nie chciał, tam całowaliśmy się i ja mówię, no to jakby lecimy dalej z tematem. 4. randka, jakby bez przesady, to już przekroczyłem swoje tutaj, wiesz, limity dawno. A on, że nie. Ja mówię, no to sorry, ale unmatch, od razu po prostu. I wyprosiłem go z mieszkania, bo stwierdziłem, że straciłem czas na 3 albo 4 randki, a koleś jeszcze nie chce iść do łóżka. A właśnie, jak zerwałeś tą znajomość? Zrobiłeś unmatcha, czy już w tym czasie byliście połączeni na jakichś WhatsAppach, czy na komunikatorze? Jak to było? Byliśmy na Facebooku tylko, oprócz Tindera, ale to zerwanie nie było takie proste, bo potem oczywiście w świecie gejowskim, to jest jak taka mała miejscowość, więc widywaliśmy się regularnie w klubie gejowskim. I teraz wyobraź sobie, że ja go widziałem, on z takim zawsze rozczarowaniem na mnie patrzył i taką złością, pogardą, no a ja tam obracałem kolejnych kolesi na tych dyskotekach i on musiał na to patrzeć. Ja tak sobie myślę, co za idiotyczna sytuacja. Więc te początki z Tinderem nie były najlepsze, ale później jakby absolutnie wcale nie było lepiej. No dobrze, ale teraz mówimy o tych ludziach, którzy naszych oczekiwań powiedzmy tam nie spełniali, ale w jaki sposób ty się na przykład reklamowałaś na Tinderze, bo to jest jakby cała ta procedura wybierania zdjęcia, tak, tak, tak. Opisu. Od razu mam też jakieś takie rady dla, akurat ja mam dla dziewczyn. Chociaż też mogę coś powiedzieć o tym, o kolesiach, nie jedno. Na pewno nie warto, to jest za duże ryzyko, dawać najlepszą wersję siebie. To jest po prostu, no nie warto, ponieważ jeżeli ktoś nie wygląda na 10 on daily basis, także że potrafi się zrobić na 10 każdego dnia, to nie powinien pokazywać zdjęć, na których wygląda jak swoja najlepsza wersja, no bo po prostu potem będzie rozczarowanie, jeżeli dziewczyna pokazuje jakieś takie mega zretuszowane zdjęcie na Tinderze, to musi być gotowa na to, że spotkają bardzo przykra sytuacja, że w ogóle koleś może się odwrócić na pięcie, gdy ją zobaczy i ona będzie tego świadkiem. Nie spotkało mnie to, ponieważ nigdy nie udawałam 10 na Tinderze, więc tutaj jakby szczerość. Nie do końca, jeżeli chodzi o wiek, no ale to jest inny temat. Więc nie polecam nikomu dawać super zdjęć, takich najlepszych, tylko takie szczere. No i też warto dać swoim znajomym do obczajenia profil, tak żeby zobaczyć, czy to jest okej, czy według ciebie to jestem ja, albo czy jak patrzysz na ten profil, to myślisz sobie, o, że spoko, fajna laska, jakaś śmieszna, czy raczej coś jest nie tak. Warto. Poruszyłaś dwie kwestie. Kwestia oszustwa wizualnego. Mhm. To jest zawsze zagadka dla wszystkich. Czy ja tak naprawdę wyglądam, czy nie? No zazwyczaj na co dzień nie wyglądamy tak jak na tych zdjęciach, którymi chcemy się reklamować na Tinderze czy gdziekolwiek. Więc ja też zawsze miałem zagwozdkę. Jakie zdjęcie? Ale nie, bo to też musi być naturalne, niepozowane, jakby co to zdjęcie, tak naprawdę to zdjęcie może opowiadać milion historii. Ten ktoś może sobie odczytać z niego absolutnie wszystko. Tak. Ja padłem ofiarą. Catfishing to się nazywa? Mhm. Ktoś z kolesiem. Się skrzywał pod kogoś innego zupełnie? Znaczy podejrzewam, że w jego wyobraźni on był tą samą osobą. Dobra. Ze zdjęć i na żywo, ale uwierz mi, nie był. Do tego stopnia, że jak podszedł do mnie w palarni, w klubie, bo na szczęście miałem jakieś takie przebłyski po prostu mądrości i umówiłem się z nim w klubie, wśród na imprezę. Ludzi. Mhm. Wśród ludzi i z moją przyjaciółką po prostu pod pachą. Okay.
jako taki wentyl bezpieczeństwa w razie czego. I on do mnie podszedł w palarni i myślałem, że to jest jakiś randomowy koleś, który chce zapalniczkę czy coś w tym stylu, bo jakby to absolutnie nic się tam nie zgadzało z tym, co widziałem na zdjęciach. I ja mówię, nie mam ognia, wiesz, jakiś tak totalnie bardzo niemiło go potraktowałem. On mówi, nie, to ja, tam Tomek powiedzmy. I ja tak, Boże. Od razu spojrzałem na moją Magdę i mówię, pół godziny i wychodzimy. Mhm. Niestety, koleś przyjechał z innego miasta. Na tą randkę? Na tą randkę. Spod Wrocławia. I zakomunikował mi, że on jakby absolutnie nie może nawet teraz wrócić do domu, bo ma autobus o którejś tam rano. Ja sobie myślę, nie, jakby jesteśmy skazani na siebie, ale miałem też trochę takie podejście jakby rozzłoszczony tym, że zostałem oszukany i naprawdę jakoś tak to bardzo poważnie potraktowałem i stwierdziłem, no nie, jakby ja nie biorę za ciebie odpowiedzialności, ty mnie oszukałeś, więc teraz radź sobie sam. No tak, to jest to, o czym ja właśnie mówiłam, jeżeli oszukujesz na Tinderze, to musisz być gotowy na taką mega upokarzającą sytuację, że ktoś ci po prostu spojrzy w twarz i powie, chyba żartujesz. Dlatego no, nie polecam nikomu tego oszustwa wizualnego. On nie był i mimo tego, że ja jakoś tak starałem się, no nie chciałem mu powiedzieć wprost, o co chodzi, też pomijając wszystko, jakby oczywiście, gdyby okazał się super interesującym facetem, to pewnie spędzilibyśmy ten wieczór w jakiś miły sposób, ale jakby absolutnie wszystko mnie odrzucało, na co dotyczyło jego osoby. Więc mówię, dobrze, mówię, ja idę teraz do swoich znajomych na imprezę, więc fajnie było, nara, coś tam, jesteśmy w kontakcie, wiadomo, jakby wszystkie kłamstwa, które się powtarza ludziom. Unmatch. On mówi, okej, witam, pójdę z wami. I szedł za nami, szedł i był na tej imprezie i ja po prostu już miałem tylko właśnie tę anegdotę, którą teraz opowiadam w głowie, że to jedyne, co wyniknie z tego spotkania. Po czym już naprawdę dobiła ta godzina 5 rano, więc to było 5 albo 6 godzin ponad tej randki, można powiedzieć, tego spotkania. I on mówi, wiesz co, to jeszcze tak jakbyś z pół godziny ze mną pospacerował, czy gdzieś mnie odprowadził, bo mam autobus tam o 6:30 powiedzmy. Ja sobie myślę, nie wierzę w to. Jakby tupet, wiesz o co chodzi, wyższy niż wszystko. Ale złapał mnie, bo mówi, możemy iść coś zjeść, ja stawiam. No, niestety brzydcy ludzie muszą płacić za zainteresowanie swoją osobą. No więc ja mówię, okej, okay, now we talking. Słucham. Był otwarty tylko gyros. Masz pół godziny. Był otwarty tylko gyros w rynku we Wrocławiu i niech to będzie puenta, po tym gyrosie miałem taką sraczkę jak nigdy wcześniej i nigdy później. I to jest jakby całe to spotkanie z nim. No, ale to jest właśnie to jest wynik też tego, że umawiałeś się z ludźmi, których nie zdążyłeś poznać. Ja nie twierdzę, że kogokolwiek da się poznać, niego pisząc w nieskończoność. Ale wydaje mi się, że to daje duży przesiew. Ale rzeczywiście są faceci, którzy na swoich profilach mają napisane, że nie traćmy czasu pisząc tu, tylko od razu się spotkajmy. Daję ich od razu w lewo, no bo ja nie jestem taka odważna. I też od razu daję w lewo tych, co piszą, że chcą iść na naukę tańca. No ale to już jest zupełnie indywidualna sprawa. Mogę też powiedzieć, no właśnie, te opisy i te propozycje są bardzo interesujące. Jakie moim zdaniem błędy faceci popełniają, robiąc swoje konta. Zauważyłam, że bardzo duża część facetów zapomina, po co założyła sobie konto na Tindera, po co są te zdjęcia i zamiast przedstawić siebie po prostu potencjalnej dziewczynie, partnerce czy znajomej, to on zachowuje się tak, jakby te konto na Tinderze widzieli jego znajomi z pracy, jego koledzy, więc tam na tym, możesz tam chyba wrzucić 9 zdjęć i 6 z nich to on jest w różnych figurach, jak zjeżdża ze stoku na desce, w kasku, w goglach i w kurtce, albo jak gdzieś tam kilometr od z tego, wielką złowioną rybą. Tak, albo oczywiście ta ryba go zasłania, albo jak gdzieś tam na kajcie lata, wiesz, idzie, mam, co ty robisz, co mnie te twoje narty obchodzą, pokaż ile masz wzrostu, jak wyglądasz, jakie masz zęby, a nie w ogóle twoje figury akrobatyczne, albo 4 ujęcia motocyklu, kumam, jeździsz na motocyklu, fajnie, ale kogo obchodzi twój motor, po prostu, albo jeszcze hit, faceci,
faceci, którzy robią sobie zdjęcia, wiesz, takie, że są na kawalerskim albo są gdzieś w Tajlandii i są jakieś hostessy i oni sobie robią zdjęcia z tymi hostessami. Jeżeli masz hetero facetów na Facebooku, to znasz te zdjęcia. No i dają te zdjęcia na Tindera. I co? I potencjalna jej dziewczyna mówi, Boże, jaki super koleś, lubi fajne azjatyckie hostessy. No nie. To jest dramat. Faceci, którzy zapominają, że powinni pokazywać nie jakoś te swoje osiągnięcia jak motocykl czy deska, tylko to, jak wyglądają, ewentualnie gdzieś tam w kadrze ich zainteresowanie. I ja też przekroczyłam Rubikon, ponieważ już mam trójkę z przodu, więc też faceci, którzy są moimi maczami, czy tam są gdzieś tam w moim rejonie, często są ojcami. I okej, jak ma w opisie, to jest całkiem uczciwe, jak facet napisze, że jest ojcem, że ma dziecko. Nie, bo to tak jakby mam informacje istotne dosyć. Kurwa mać. Jasna sprawa wtedy jest. Ale po co na każdym zdjęciu on ma to dziecko przy sobie? Czy ja chcę się umówić z tym 5-letnim Bartkiem? Serio? Albo czy matka twojego dziecka... Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję. Naprawdę, panie władzo, nie chcę. I także faceci, którzy dają na każde zdjęcie na Tinderze swoje dziecko, to jest bardzo creepy. No tak, ale to od razu... Wow, to powiem ci, że mnie wprowadzasz w jakiś taki świat po prostu egzotyczny heteromężczyzn, bo to jest ciekawe. Piekła, geje mimo wszystko... Świat najgorszego piekła. Nie publikują dzieci, tylko publikują swoje ciała zazwyczaj na pierwszym planie. To znaczy nie, to też jak już chyba ktoś pokaże dziecko, to przynajmniej wiem, że na następnym zdjęciu nie będzie jego torsu. Bo to jednak jest albo to, albo to. Ale często też faceci po prostu pokazują ciała i uważam, że to też jest super uczciwe, bo też to też nadaje jakiś ton temu, czego on szuka na Tinderze. I to jest fajne, bo jeżeli ktoś szuka sobie po prostu kogoś na seks, to też jest warto to napisać, że chętnie Friends with Benefits. Wtedy wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy. Spodobało mi się to pytanie, że my chcemy wiedzieć, ile masz wzrostu. Tak, i tak. Ja powinienem teraz założyć czapkę FBI, jakby ustalanie wzrostu kolesi po zdjęciach. To jest jakiś skill, który posiada, myślę, właśnie niewiele czy wiele osób. Ale te pytania, że ci koleżanka wysyła zdjęcie typa z Tindera i mówi, jak myślisz, wysoki czy nie? Bo wydaje mi się, że jakieś krótkie ma te nogi. Tak, ja pamiętam, jak właśnie koleżanka miała matcha z jakimś typem i się zastanawiałyśmy, ile może mieć wzrostu po takich proporcjach barki do ramion i żeśmy tam liczyły, tak. Ile to może wyjść. Oczywiście nic się tego nie sprawdziło, ale kolesie często mają, ci wysocy, mają napisane na przykład 185 cm, bo ponoć to tutaj ważne. Każdy ma dopisane, bo ponoć to tutaj ważne. Oczywiście, że to jest ważne. Dziewczyna przeważnie chce być z kimś, kto jest minimum jej wzrostu, a nie z kimś niższym. I okej, nie ma w tym nic złego, no to jest uczciwe. Ale ja się nad tym zastanawiałem właśnie, ta obsesja na punkcie wzrostu. Ja mam, bo wiem, że to ważne, 1,83 m. Ty jesteś wyższy ode mnie, więc jesteś wysoki, no. Całkiem sporo, myślę. Ale ta obsesja wzrostu była u mojego faceta któregoś. No, a co? On chciał wyższy czy niższy? On był ciut niższy ode mnie, niewiele. Ale jak się spotykaliśmy na początku i on mnie odprowadzał do mojej kamienicy, czułem się po prostu jak Carrie Bradshaw, to ja zawsze jakoś tak z przyzwyczajenia stawałem na schodku i tak wiesz, patrzyłem na niego i on wtedy po prostu to wyglądało tak komicznie, że on stawał obok mnie, albo mówi, zejdź z tego schodka, jestem się stary. Czyli jednak nie tylko heterycy mają obsesję na punkcie wzrostu. Rzeczywiście to nie powinien być powód do tego, żeby kogoś dyskryminować, ale jakby spójrzmy prawdzie w oczy, wzrost jest dla ludzi bardzo często to też bardzo nie jest ważny. Dyskryminacja, bo kiedyś mieliśmy tą dyskusję na trochę innym temacie, bo czym innym jest dyskryminacja, czym innym coś, co po prostu wolisz. Jeżeli ktoś lubi wysokich facetów, to nie znaczy, że dyskryminuje niższych. Po prostu lubi wysokich facetów i to nie ma w tym nic złego. Dyskryminuje młodszych. No dobrze, to wywołałaś kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Czy spotkałaś się z Tindera albo i nie z jakimś dużo młodszym kolesiem? Sprecyzuj dużo. No nie wiem, 5 lat chociaż. Nie, to nie jest dużo. To nie jest dużo? To nie jest dużo, 10 jest dużo. No bo myślę, że więcej niż 5 lat, no to oni musieliby mieć, wiesz, 16 czy coś. Nie, był już pełnoletni, był dużo młodszy i ja mu nakłamałam, ile mam lat. I chyba najbardziej
Poza tym, że był wysoki, to najbardziej podobało mi się w nim to, że on uwierzył w to, ile ja mam lat. Było ciemno, był pijany, ale totalnie w to uwierzył. W ogóle to było na imprezie w ogóle Poland. Do dzisiaj w ogóle Poland kojarzy mi się właśnie z tym Adamem z Gdańska. I pamiętam, że on był... że no, po prostu we wszystko mi uwierzył, co ja mu nagadałam. Powiedziałam, że mam 24 lata. Jakim cudem ja mogłam mieć wtedy 24 lata? To w ogóle było wieki temu. Że ja jestem stażystką, że dopiero co właściwie tutaj studia kończę. Więc tam powiedzmy, że mi w to wszystko uwierzył. No to ja go cap w Ubera i do siebie do domu. I on wszedł do mnie do mieszkania i mówi, że Jezu, że to jest większe niż jego pokój u rodziców. A ja, no to wiesz co, no tak, no takie mam tutaj mieszkanie. I po prostu tak i mówię, no to tutaj jest stały mój ruch, to mówię, no to naleję nam jeszcze po kieliszku i tam nalałam wina. I co myślę, o super, mam taki fajny gramofon, to puszczę płytę. I puściłam, miałam płytę akurat... Wiem, dokąd to zmierza, no. Starą płytę Depeche Mode. Po prostu miałam na wierzchu i sobie myślę, miałam ochotę też na depeszy. Puszczam tą płytę Depeche Mode i mówię, poznajesz? A on, nie. Ja mówię, no wiesz, to nie poznałeś Depeche Mode. A on wtedy, co? Bo ja tak stoję z tym... Już wiadomo. ...w tym ręku i sobie myślę, co ja? Koleś nie wie, co to jest Depeche Mode, to jest to dla mnie jakiś taki, no, deal breaker. I ja mu wtedy, że Adam, ja tobie zamówię Ubera. Mówię, czemu? No ja mówię, Adamie, no i nie mam 24 lat, 4 razy więcej. I jak on spierdał z tego domu. On nawet nie butów do końca nie zawiązał, tylko tak jakby jak klapki włożył te Adidasy i tak wyleciał. No i prawdopodobnie pierwszy raz mu ktoś Ubera w życiu zamówił, także tyle, pojechał. Adam z Gdańska, pozdrawiam. Liczyłem, że jednak ta historia miała inne zakończenie, bo to, co ja bym chciał powiedzieć o młodych mężczyznach, to, że oni posiadają absolutnie wiele fantastycznych cech. Ja miałem taki etap, gdzie z moim współlokatorem, nie razem, chciałem to zaznaczyć, umawialiśmy się z młodszymi kolesiami. Po prostu. Mieliśmy jakąś taką fazę. Ja miałem wtedy 26 lat, on miał 27. No to młodszy Michał, ile? No właśnie 19 lat mieli. Takie nasze, my mówiliśmy na nich cukiereczki, bo oni byli wszyscy zawsze tacy śliczni po prostu. Takie słodkie, młode buźki. No i to, co chciałem powiedzieć, to młodsi kolesie, no to oni mają w sobie tyle entuzjazmu, tyle to werwy. Prawda. To prawda. Tak, jak prawda. Nikt. Mhm. Jak nikt. No i kiedyś był taki motyw, że jednocześnie umawialiśmy się z chłopakami, obaj byli kelnerami, z czego się nabijał nasz przyjaciel, trochę starszy od nas i mówi, no ładnie, widzę teraz, mówię, idziecie w gastro ewidentnie. Co nie było wcale kłamstwem, bo ten chłopak, mogę tak chyba go nazwać, mojego współlokatora, bardzo często przynosił nam jakieś snaki po prostu. No ze i tutaj knajpy. Mamy, tak, tutaj mamy, myślę, że... Więc znowu wracamy do jedzenia, ale naprawdę entuzjazm, taka młodzieńcza naiwność i też to mi pozwalało się poczuć takim bardziej męskim, bo on mnie, wiesz, pytał jakieś takie rzeczy, że on też chciałby pracować tutaj, że tak jest na początku, teraz tym kelnerem, że coś tam. I ja tak, chodź tu malutki, opowiem ci, jak wygląda życie. No ale powiem ci jedno, to często właśnie mówi moja babcia. Nie wiem, czy to jest jakby odpowiednie, żebym akurat ją przywoływał tutaj, ale to jest jej tekst. Że ona często mówi właśnie o młodych osobach, które na przykład są wysokie. Że Jezu, ja nie wiem, czym oni teraz karmią te dzieci, GMO i tak dalej. Rosną tacy wielcy. No i powiem ci, że ci młodzi to rosną wielcy wszędzie. God bless GMO, naprawdę. Jakby za moich czasów... Tak, ja to też potwierdzam. To tak nie było. Chociaż nie, no dobra, jeżeli mielibyśmy tutaj jakąś taką... obserwacje na temat wzrostu różnych rzeczy i wieku, to spotkało mnie wiele dobrego z różnych dekad. To dobrze, to jest też jakby dobra, pocieszająca informacja dla tych, którzy niekoniecznie widzą się w tym młodszym targecie. Ja kiedyś też, niestety, to brzmi jakbym był
królem lwem zapolowałem sobie na takiego młodzieniaszka, bo będąc we Wrocławiu, jak już mieszkałem w Warszawie, przypomniało mi się, gdzieś na Facebooku coś mi mignęło, że kiedyś mój taki właśnie dużo młodszy kolega miał super pięknego chłopaka, takiego, który wyglądał jak taki kupidyn, kręcone długie włosy, no anioł. I coś mi o nim przypomniało. I ja mówię do tego mojego przyjaciela, u którego wtedy się zatrzymywałem, i mówię: Michał, mówię, czy ty jakby kojarzysz tę istotę? On mówi: no tak. I on był właśnie z tym Arkiem, z kimś tam, coś tam. Ja mówię: no dobra, jakby to, wiesz, cyk, idziemy w to. No i znalazłem go na Tinderze. Zmeczowałem się z nim. Po prostu to był, no bo byłem we Wrocławiu. Nie, aha. No w sensie, wiesz, stwierdziłem, że muszę przeklikać w takim razie całe miasto, żeby go odnaleźć, bo pewnie ma Tindera. Tak zakładałem. Znalazłem go, rozmawialiśmy, on był takim młodym intelektualistą, trochę artystyczna dusza, więc właśnie on lubił te długie rozmowy, monologi. Ja tak nieprzyzwyczajony do takich rozmów w ogóle na Tinderze przede wszystkim, tak się wspinałem, ja, stary kuń, na wyżyny intelektualne, że mnie to wszystko interesuje i tak dalej. No i w końcu się umówiliśmy na randkę. Ja specjalnie przyjechałem z Warszawy na to spotkanie i oczywiście okazało się, że on jest przesłodki na żywo, ale taki bardzo chyba przez to, że był młodszy może, to chciał taką kontrolę sprawować nad tym spotkaniem. Wiesz, o co chodzi? Że jakby on nadaje ton, co mnie strasznie bawiło, bo to takie dziecię trochę. Okay. Ja mówię, dobrze, jakby zagrajmy take w tę grę. Will. Take the will. Szczególnie, że na samym początku powiedział, że żebym wiedział, że na pewno nie pójdziemy do łóżka. Więc ja myślę, no, skoro to mówisz, to już wiemy, jak to się skończy, bo to zawsze się tak kończy. Okay. Takie deklaracje jakby nigdy nie mają sensu, bo jest po prostu odwrotnie. I oczywiście tak się skończyło, że pojechałem do niego do mieszkania i choć on zastrzegał, że to tylko żeby spać, że zero seksu i tak dalej, ja mówię, dobra, jakby luz. No i zaczyna się ta akcja, no i ja mając cały czas jakby to dziecię przed oczami, liczyłem na jakiś taki, wiesz, low-key, wychillowany seks, taki, vanilla. Że fajny, vanilla, jak mnie nie pierdolną. Jezus Maria, po prostu, wiesz, zachabety, o ścianę. Jest, dobrze. Zaś dusił mnie chyba nawet. Ja mówię, ty mówisz dusił, ja mówię czwartek. Ja mówię, gdzie ja jestem? Byłem tak zszokowany, że nie wiedziałem w ogóle, jak się zachować, jak wejść na tę samą jakby tutaj częstotliwość po prostu działania. Po prostu się nie drog. I znowu jakby te słowa mojej babci, te dzieci teraz. Kto to chował? Ale rozumiem, że nie wyszło z tego wielkiego związku. Tylko ta jedna wycieczka do Wrocławia. Była jedna wycieczka do Wrocławia, a potem śmiaki? Widzieliśmy się chyba w Warszawie, bo on przyjechał w jakimś tam celu, chyba związanym z pracą, ale czegoś tam zabrakło, na pewno nie siniaków, bo naprawdę miałem siniaki. Byłem taki zmęczony po tym, że po prostu... A to było takie śmieszne, bo rano okazało się, że jesteśmy w mieszkaniu, w którym mieszkała chyba jego siostra albo jakaś przyjaciółka. Zrobili mi śniadanie... Więc się czułem taki, wiesz, pobity, ale jakby zaopiekowany po wszystkim. Ale nic z tego nie wyszło niestety. My z rozbitych domu to lubimy. Niestety, bo miałem wrażenie, że on właśnie wiązał jakieś większe nadzieje i jest coś takiego smutnego w tym, przynajmniej dla mnie zawsze było, że jak widziałem, że ta druga osoba z tych randek tinderowych trochę może angażuje się, to za dużo powiedziane, ale że ma jakieś takie nadzieje z tym związane i to się nie wydarza, tak sobie myślę, mówię, no szkoda dla niego. Tak, nie? ja wiem, o czym ty mówisz, to jest strasznie jakiś taki, no taki cringe'owy moment, w którym ja wybieram być tą dojrzałą osobą i stawić sprawę jasno i po prostu zamknąć tą relację jakimś tam stwierdzeniem, no ale też są ludzie, którzy wybierają unmatcha na zawsze. Ghosting, po prostu się nigdy nie odzywają. I ja jestem ofiarą takiego ghostingu. Już nawet nie tinderowego, to znaczy to był koleś z Tindera, tylko że przez parę tygodni już potem się spotykaliśmy. I było naprawdę super, było fantastycznie. I co się zadziało? To jest to pytanie, które moja terapeutka zakazała mi sobie zadawać po pewnym czasie,
ponieważ, no nie wiem, po prostu zadziało się coś z jego strony i on po prostu to wszystko zamknął i przerwał i tyle, ale do dzisiaj mnie obserwuje i stalkuje na Instagramie. Jeżeli to słuchasz, Paweł, to cię pozdrawiam. No. Ale i on tak. Daje te lajki po prostu. Nie daje, to właśnie to nie jest osoba. Nie wiem, może tam sobie ogląda, wiem, że moje storiesy ogląda. Tylko to, co ważne jest dla twoich słuchaczy, to myślę, że chciałabym na głos powiedzieć, że ghosting jest formą przemocy i jest czymś strasznym, bo to jest zrobienie komuś krzywdy. Bo to zostawia tych ludzi właśnie z tymi pytaniami. O Jezu, tak. A wiadomo, jak sobie możemy odpowiadać na nie. Zawsze ta wyobraźnia idzie w najmroczniejsze kierunki. O Jezu, no oczywiście, no tam skoro ktoś mnie tak potraktował, to znaczy, że jestem śmieciem, bla, bla. Ale no to oczywiście sytuacja jest inna, jeżeli ta randka z Tindera jest po prostu fatalna, ta jedna, no to też nie ma co się szczypać, można robić unmatcha i iść dalej, nie? No to wtedy jest inny tam wydźwięk tego wydarzenia. Ale to, co chciałam też powiedzieć o Tinderze, że dla ludzi, którzy są tak szczęśliwi, na przykład jak ty ze swoim chłopakiem Kamilem, to że mimo tego, że on jest strasznym piekłem, to jest konieczny, bo jeszcze bycie singlem w pandemii jest podwójnie trudne. No nie dość, że bardzo rzadko się z kimś spotykam, bo wszyscy mają tam swoje rodziny, swoje relacje i tak dalej, tak już nie ma tych wyjść, nie ma okazji, żeby kogoś poznać, to właściwie jedyne takie pole poszukiwań to jest internet. Więc jeżeli już masz stałe grono znajomych, które w ogóle się nie zmienia, które w ogóle się nie poszerza, masz cały czas tę samą robotę, to tak naprawdę nie poznasz nikogo nigdzie. No bo to, co pokazują seriale i film, to można sobie wsadzić między bajki, nikt cię nie zaczepi w kolejce na dworcu i nie zapyta o twój numer telefonu. To się nie dzieje, to jest straż miejska. Więc jest Tinder, który jest po prostu straszny, ale nie mamy nic poza tym. Ale też muszę powiedzieć, rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, zanim rozmawiałam z tobą, powiedziałam, że będę mówić o Tinderze. Ona powiedziała, o to powiedz o mnie. No więc moja przyjaciółka ma narzeczonego z Tindera. Moja inna przyjaciółka też ma narzeczonego z Tindera. Także ludzie się tak poznają też. Poza tym, że mają jakieś takie różne przygody, to też mają happy endy. Ja w ogóle jestem z takiego pokolenia. Jak z jakiego jesteś pokolenia? Które totalnie woli poznawać ludzi na żywo. I pamiętam, że ta niemożność czasami poznawania tych ludzi w takich warunkach normalnych dla mnie, czyli w klubie, na imprezie, podczas spotkań, no była bardzo, bardzo frustrująca. A to nie było w pandemii. Po prostu tak wynikało z jakichś okoliczności, że dużo pracy, dużo coś. To wyobraź sobie, że dzisiaj jesteś singlem. To gdzie byś kogoś poznał? No nie. Dlatego teraz jak mój stary mnie wkurwia, to mówię, dobra, przeżyję to. Nie chcę tam wracać. No. O Jezu, ja za każdym razem jak sobie zakładam z powrotem, bo jak jestem w jakiejś takiej relacji, to tutaj jakby Tindera usuwam z telefonu, no i oczywiście ta relacja się kończy, wtedy tak go zakładam z takimi słowami, nie kurwa wierzę w to, że to muszę znowu robić, nie? Myślę, że każda osoba, która po jakiejś relacji wchodziła znowu w teren aplikacji Tinderów, tak. Totalnie, zawsze jest to samo odczucie, tak. Takiej to może chociaż nowe zdjęcie tym razem. Tak, ale mojego byłego, tego co mnie zgostował, czasem widzę na Tinderze i zawsze zgłaszam jego konto. Yes. Dobrze. Ale a propos widzenia ludzi na Tinderze, czy to nie jest takie na maksa dziwne, jak widzisz tam swoich znajomych z pracy na przykład szczególnie i oni mają jakieś takie opisy, które cię zastanawiają? Ja widziałam swojego kuzyna, który ma żonę, który ma dziecko. To widziałam go na Tinderze. Może tylko szukał znajomych? A wiem, najczęstsza wymówka, chociaż może dzisiaj już mniej, to kiedyś jak ten Tinder właśnie wchodził, to było, że mam do testów. Wiesz, ja w pracy mam dużo kolesi z IT, też tam wśród znajomych, także oni twierdzili, że mieli Tindera, żeby testować go z jakimś iOS-em czy z czym. No taki totalny bullshit, że mają Tindera po prostu jako jedną z aplikacji na telefonie do testów. No. To kolejny punkt, niestety może trochę smutny, ale może uda nam się go w bardziej humorystyczny sposób ugryźć. No, jakby puenta jest taka, że no,
niestety jakby kolesie się kończą w pewnym momencie. Na Tinderze, na wszystkich aplikacjach. Że przeswajpujesz praktycznie wszystkich. Aha, o tym mówisz, tak, 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 tak. I to prowadzi mnie do pytania też takiego, z tym związanego, że jesteś w grupie przyjaciółek i tak dalej, no to jest szansa, że ci kolesie będą się powtarzać. I ciekawi mnie, czy kiedykolwiek, czy zawsze, czy rzadko, często konsultujesz tych typów z koleżankami i na przykład któraś mówi, byłam z nim na randce. Nie, to znaczy ja mam tą teorię, że w Trójmieście, z którego pochodzę, jest 50 osób, ale rzeczywiście nigdy nie byłam w sytuacji, w której zadałabym się z facetem, który zadał się wcześniej z moją koleżanką. Za to sporo moich byłych byli przyjaciółmi ze sobą, więc pewnie ja byłam przedmiotem tych rozmów. I okej, biorę za to odpowiedzialność. Tak jak mówisz, faceci się kończą, więc w pewnym momencie po prostu nie należy się zastanawiać, czyim on jest przyjacielem. Tylko czy jest wysoki. No, w światku gejowskim to uwierz mi, no właśnie, ta wymiana... No przecież to jest też tak jakby twoja historia odrobinę. Jest taki, tak, jest taki mem, gdzie siedzi przy stoliku osiem osób i podają sobie butelkę, przekazują sobie nawzajem. To trochę tak wygląda życie randkowe w świecie gejowskim. I tak dobrze, że o tym wspomniałaś. Mój chłopak był kiedyś chłopakiem mojego przyjaciela. Wiele lat temu, tak mówię to, żeby to, nie wiem, jakoś poprawić wydźwięk tego, ale tak było. Natomiast jeśli chodzi o Tindera, to mi nigdy się nie zdarzyło umówić z kimś, kto umówił się z moim jakimś przyjacielem czy kolegą, ale totalnie sobie pokazywaliśmy cały czas tych kolesi, co prowadziło czasami do bardzo ciekawych, ważnych informacji. Na przykład nasz kolega Igor, kiedyś siedząc w pracy, zmeczowało mnie z jakimś takim typem, który wyglądał po prostu jak gwiazdor porno. Wielki, wytatuowany. Ja sobie myślę, Znam go. Co tutaj się wydarzy, to nikt nie wie. No i wysłałem mu screen, mówię, zobacz, z kim je zmeczowało. I on mówi, znam tego kolesia. On lubi fisting. Fisting, czyli... Nie, Piotrek, aha, chyba, że słuchaczom potrzebujesz. No nie wiem, może ktoś nie wie. Wkładanie pięści w dupę, no jakby nie da się tego inaczej nazwać. To jest właśnie to. Ja się przestraszyłem tej pięści i nie umówiłem się z nim. Zwłaszcza, że z tego, co mówisz, to on miał pewnie duże łapy. Mega wielkie łapska. I mówię, gdzie ja takie chudziutki? Przecież jest tymi łapami. Ale autentycznie. I tylko na tej jakby jedyną przesłanką było to, co mi powiedział mój kolega, że totalnie od razu się od niego odciąłem. To można odciąłem. Powiedzieć, że you dodged the bullet here, no nie? No bo dzięki temu, że Igor ci powiedział, że o tym niebezpieczeństwie, które na ciebie czyha. No bo oczywiście w mojej wyobraźni to było tak, że my się umówimy, jakby on od razu tą piąchą mnie tam, wiesz... Jakby nie było nic po środku. Rozmowy, randki, nie, jakby od razu... Akcja. Powiedz mi, czy w świecie gejów jest to samo, co w świecie heterofacetów, że jest jakiś taki, to jest w ogóle moja ulubiona zasada, czyli niepisana zasada, że nie należy umawiać się z dziewczyną kumpla, byłą dziewczyną kumpla. No, myślę, że mój przykład pokazuje, no że jak no, ale czy byłeś skazany na ostracyzm przez to? Nie, nie. Nikt się tam nie spojrzał przez to. Nie, nie. To było tak też, że ja przez to, że to naprawdę był i jest mój przyjaciel, to poinformowałem go o tym po prostu. Jak już umawialiśmy się kilka tygodni i ja tak wiedziałem, że to zmierza w jakąś taką stronę poważniejszą, napisałem cześć. Chciałem ci tylko powiedzieć, i tak nie wiem, czy powinienem, czy cię to w ogóle interesuje, ale że spotykam się z Kamilem i tyle. Jaka była reakcja? On mówi, no że spoko, że jakby to było 8 lat temu, czy 7, więc luz. Takiej odpowiedzi też trochę oczekiwałem. No właśnie. Ale zastanawiałem się, co bym zrobił, gdyby, wiesz, okazało się, że on powiedział, no trochę bym się czuł nieswojo. Więc ja oczywiście poszedłbym i tak jakby w tego kolesia, a nie w przyjaciół, no bo to się tak często niestety kończy. Ale w tym nie ma nic złego, bo ja właśnie słuchałam tego odcinka twojego, w którym o seksie w Wielkim Mieście, w którym rozmawialiście o tym, że przyjaciele są zawsze, a partnerzy przychodzą i odchodzą.
uważam, że nie ma nic złego w tym, w angażowaniu się na full w relacje. To znaczy dla przyjaciół pewnie to jest coś złego, ale myślę, że warto. Ale miałem taką sytuację właśnie z moim współlokatorem, że zaczął do mnie pisać koleś, z którym on miał kiedyś romans i to był jeden z tych takich romansów, który cały czas wisi, jakby czasami się wydarza, czasami nie. Tak zwane to jest wszystko takie nieokreślone. Situation. Dokładnie. No. I pamiętam, że jak mu powiedziałem, że idę z tym Patrykiem do teatru, to w ogóle była super taka randka. Pamiętam, taki piękny sweterek założył, żeby wyglądać elegancko. Lakierki, no. To on mi powiedział, grabari, wiesz co, no czuję się właśnie z tym nieswojo. Że wolałbym, żebyś nie szedł. I ja tak, tym się coś od życia należy. A koleś był naprawdę super. Natomiast ta randka mnie przerosła jakby intelektualnie, bo byliśmy w teatrze, potem byliśmy na pizzy, więc fajnie. Mhm. A potem poszliśmy do niego, strasznie to wiele godzin trwało, do niego do mieszkania, gdzie ja myślałem, że no dobra, jakby kultura, jedzenie, no to teraz tylko wiadomo, co zostało do feasting, odhaczenia no. na tej randce, feasting. A oglądaliśmy film Hitchcocka. Ja jeszcze jakby w trakcie słyszałem pytania od niego, które miały mi chyba sprawdzić, czy ja rozumiem to, co oglądam. Nie rozumiałem. Więc nie było więcej randek z nim, bo absolutnie czułem się, że fajnie, że to jest intrygujące trochę i fajnie, że coś innego, ale no to było za dużo. Trochę, a jak to trochę się skończyło, żałowałem potem. Jeżeli chodzi o tego twojego współlokatora, no on powiedział, że dla niego to nie jest okej i w związku z tym, nie wiem, wystawił ci walizki na zewnątrz, czy nie? Czy po prostu był niezadowolony? Nie, tak mi... To było fajne, bo to było bardzo szczere, no. Wiesz, w jakimś przedpokoju po prostu ta rozmowa miała miejsce. Wśród boazerii, no. Ale z racji tego, że wiedziałem, że to już nie pójdzie nigdzie dalej z tym chłopakiem, no to temat umarł śmiercią naturalną między nami, bo oczywiście między nim a tamtym powracał i odżywał. Jakby lucky him, naprawdę. Koleś był super, tylko tak jak mówię, jakoś nie... To też były inne okoliczności, bo wiem, że ten ich romans był taki może właśnie bardziej sytuacyjny, że on się wydarzał gdzieś w klubie, na imprezie, że to była jakaś ta pewnie chemia między nimi, że jak się widzieli, to tam wiesz, aż po prostu iskry leciały. A to moja relacja z nim właśnie była taka, że była ta randka i tak to nie zagrało, więc na zupełnie różnych poziomach. Ale to chyba jedyny motyw z mojego życia, kiedy rzeczywiście ten Tinder i to umawianie się było takie, że okej, jakby mój przyjaciel tam był, no to czy ja powinienem iść? Ale tak bym pewnie poszedł, gdyby była okazja. No nie oszukujmy się. Ja lubię sobie myśleć, że jestem super przyjacielem, ale wiesz. Nie, po prostu bycie atrakcyjnym dla kogoś jest tak pociągające, że no, że nasza próżność wygrywa. Totalnie. Kiedyś właśnie na takiej jednej, nie była randka, też z klubu jakiegoś typa, nie przeprowadziłem, ale on mnie zaprowadził na swoją chatę. Okay. I to był jedyny raz. To był jedyny raz, kiedy usłyszałem te słowa i jakby ten chłopak ma miejsce szczególne w moim sercu, bo w trakcie seksu powiedział mi: Jezu, ale ty jesteś seksowny i masz piękne ciało. I ja tak... What? Ja mówię, przepraszam, włączę dyktafon. Powiedz to jeszcze raz. Czy chciałbyś być gościem mojego podcastu? I to było w tłusty czwartek. Po tłustym czwartku, tak? Nie, ze środy na czwartek. I ja z tego spotkania, tak to nazwijmy, pojechałem do pracy, nie mając dokumentów, portfela, niczego i czekała na mnie tam przesyłka od Ubera, bo Uber wtedy wchodził do Polski i oni wysłali dziennikarzom pączki. Ja sobie myślę, kiedy jak nie dzisiaj, tak zasłużyłem. No dobrze, to zmierzając już ku końcowi, czy my mamy jakieś wnioski dotyczące Tindera i bycia na Tinderze? Numer jeden. Jest to piekło, ale nie masz wyjścia. Jeżeli chcesz kogoś poznać, no to możesz chodzić po ulicy i dawać randomowym kolesiom swój numer telefonu, ale oni zdecydowanie mają już swoją żonę, więc tylko Tinder. No i polecam bycie szczerym na Tinderze. Na pewno. No nie, okej. Mogę też tu otwarcie powiedzieć, że ja mam zaniżony wiek na Tinderze, ponieważ moi rówieśnicy, co jest, po prostu uważam, że przesłodki, jeżeli chodzi o heterofacetów, nie umawiają się ze swoimi rówieśnicami, tylko młodszymi. Serdecznie ich tutaj pozdrawiam.
ale wyglądam na Tinderze tak, jak wyglądam. Nie okłamujesz ich tak naprawdę. Poza tym wiek to jest jakiś abstrakcyjny koncept. Uważam, że nieważne ile kto ma lat, ważne na ile wygląda. I tylko to się liczy. Tylko to się liczy. A że wyglądamy wszyscy bardzo młodo, to jeszcze wiele, ale jak wiele, wiele przed nami. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również mają ze sobą udane epizody tinderowe, mimo tego ognia piekielnego, który spowija po prostu te aplikacje. I mimo wszystko właśnie trzeba iść w jakieś takie pozytywne myślenie o Tinderze, bo wydaje się, że właśnie to może być ta nowa rzeczywistość na dłużej, że będziemy skazani tylko na Tindera, szczególnie w tej pandemii. Nie wiem, pewnie już za późno nie powiedzieliśmy, gdzie iść na randkę w czasie pandemii z Tindera. No właśnie, gdzie iść? No niestety... Nie do domu. Przez długi czas były głupie spacery w głupich maskach, więc tutaj opcją był spacer po lesie, no ale idź z obcym typem do lasu. To jakby odpada. Ja na swojej ostatniej randce byłam w restauracji, która się otworzyła mimo lockdownu. I czyli, co? No właśnie przez cały czas myślałam, że po prostu ta randka skończy się tym, że będziemy oboje w samych majtkach na masce samochodu policyjnego, bo tak zawsze się zatrzymuje tych przestępców, albo że jakieś komando zaraz wleci przez te szyby i pomyślałam, że przynajmniej będę miała dobrą historię dla Grabariego, ale nie, było okej. Okay. Fajna randka? Także, było bardzo sympatycznie, ale dzisiaj się nie odezwał ani razu. Dajmy mu czas, niedziela, dzień wolny. Bóg odpoczywał 7 dnia, więc może też potrzebuje. Może też. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach.